Dzisiaj witam moim gościem, pani, pani doktor Anna Materska-Sosnowska. Dzisiaj nie w war, wa, wariancie kwartetowym, tylko solo. Dzień dobry, Już witam. po wakacjach? Niestety, minęły. Myślę, że jeszcze pani powinna miesięc, miesiąc mieć. Nie, to są mity, że na uczelniach jest miesiąc wakacji w październiku. Absolutnie nie. Czyli kiedy do roboty? W poniedziałek? No, w czwartek. Tak? Znaczy do nauczelni w czwartek. Ale ponieważ sytuacja ekonomiczna na uczelniach jest taka, zwłaszcza i pracowników, oczywiście mało kto z nas może sobie pozwolić na komfort tylko jednej pracy. A czyli nie było wakacji, krótką wiedząc. to nie. Okej. Okay. Proszę powiedzieć, bo dzisiaj taki trochę dzień kobiecy. Nagrywałem nagrywa w rozmowie z panią prezydent Dulkiewicz i z panią Hanna Grąbkiewicz w walce wyczytałem y, te pewnego rodzaju urzędowy optymizm, na no, jesteśmy optymistkami, no bo nie można nie być optymistką, czy optymistą. A przed sekundą pani Krystyna Janda raczej dzieliła się taką obywatelską, trwogą strachem przed tym, co będzie. Czy w pani jest więcej, y, pani może to naukowym psosem podlać, ale więcej Obaw czy nadziei? Na, na, na chwilę przed ostatnim okrążeniem kampanii. Nie jestem ani przesadną optymistką, na pewno nie urzędową optymistką. Jak mówią how convenient. Dokładnie, ale też nie jestem jakoś szczególnie zatrwożona czy zatroskana. Zatrwożona może tak, ale z innych powodów niż sama sondażowe czy takie To proszę się podzielić. Po pierwsze, nie przywiązywałabym większej wagi do sondaży, które ostatnio się ukazały. jak jestem zdołowany tymi sondażami, to niesłusznie. Absolutnie. Tak? Jeżeli nastąpiło zdołowanie sondażami, to absolutnie niesłusznie, ponieważ po pierwsze, mamy pewną taką nadmiar sondaży robionych. Sondaż mierzy to, co się dzieje w tej chwili, to jest złapanie pewnej stopklatki tu i teraz. To jest po pierwsze. Powtórę. Zawsze sondaże wakacyjne są mniej korzystne dla koalicji obywatelskiej, czy stary dla opozycji. Bo tak, to jest tak, że to opozycja wyjeżdża na wakacje to częściej. To nie jest, nie. Od 500 plus to też się zmieniło, no natomiast jesteśmy mniej dostępni, mniej tym zainteresowani, potrzebujemy, nawet jeżeli nie wyjeżdżamy, to potrzebujemy pewnego wyciszenia, czy Czyli odizolowania. Będzie, za chwilę będzie lepiej w sondażach po trzecie, sondaż, który miał Prawo zdołować, czyli sondaż Cebosu. proszę zwrócić uwagę na frekwencję, jaka tam jest. Ta frekwencja wyborcza jest powyżej 70%. Czy oni przyjęli taką frekwencję, Pani zdaniem, żeby wyszedł taki wynik? Nie wiem, Dziękuję jak było za to jest robione. A po pani drugie, profesor Marciniak to Pani koleżanka z wydziału, tak? Ale no nie sama profesor no Marciniak. No tak, ale ona chyba dostała. Do, 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 solidny, jak rozumiem, Ja bym o, porozmawiała ja za bym... poprzedni sondaż, który pokazywał solidny, bardzo przyzwoity wynik opozycji. Absolutnie tego nie wiem, nie sądzę, żeby w jakikolwiek sposób była, podlegała takim wpływom i tak dalej. W związku z tym śmiem tylko twierdzić, żeby, że żeby podlegała, latach, czy ulegała. I żeby ulegała takim wpływom. Natomiast sam okres wakacji może wpływać na takie, a nie inne wyniki. Natomiast dane takie szczegółowe, które tam są, czy frekwencja, czy poziom, czy poziom polaryzacji pokazuje, że coś w tym badaniu się faktycznie zadziało. Zawsze, zawsze trzeba badać pewną tendencję sondażową, a nie analizować a jeden sondaż. Tendencja sondażowa, i tutaj bym się odwołała do raportu, który właśnie wydaliśmy w Fundacji Batorego, pokazuje jedno. PiS jest partią przegraną. Proszę zwrócić uwagę na to, co powiedziała. Nie, że przegrał, przegrał może wybory. Przegrać, wybory tak? Nie, że przegrał wybory, ale jest partią przegraną. Czyli jeżeli badamy nastroje społeczne. Czyli Polacy mają dość? Polacy mają dość. Polki i Polacy mają dość z różnych przyczyn i z różnych powodów. Bez względu na to, którą grupę badamy, jak ją badamy, gdzie ją badamy, generalnie Polacy mają dość. I dlatego mówię, że niekoniecznie przegra wybory, ale jako taki jest niestety partią, wstety, niestety, jest partią przegraną. A kiedy, czy ma, może Pani podać… Datę i miejsce? Nie, tych bardzo bym chciała, to, to, to później. Przykład partii od 1989 roku, czy zdarzyło się, że partia przegrana nie przegrała? No więc właśnie. I stąd jest mój, to nie jest mój urzędowy optymizm, tylko to jest mój realizm. I teraz patrzę tak, że możesz wydać na kampanię duże pieniądze i bardzo duże pieniądze. A nawet gigantyczne, za chwilę, prawda? A nawet gigantyczne, które niestety. Mm, I nie przełomasz tej złej fali, tak? Znaczy, dwie rzeczy. Jak nie idzie, to nie idzie i, i, i to najczęściej jest widoczne, ale jadąc do Pana, y, widziałam, y, czy, czy do Panów, widziałam billboardy, które. Nie przestają mnie zaskakiwać. Jeżeli partia rządząca po ośmiu latach rządzenia, po nieprawdopodobnych sukcesach, po w ogóle wywróceniu wszystkiego do góry nogami, jest partią sukcesu, jeżeli główny billboard w Warszawie, to jest billboard z twarzami Tuska, on już był, on kradł, on tam wróci czy nie wróci, nie pamiętam jakie tam były hasła, pokazuje to miałkość tej kampanii. Cała kampania. Może tu, jest i wyszły, że to wystarczy. No nie, bo to zbada... wystarczy do czego? Do mobilizacji mm -hmm. swojego elektoratu. Mm -hmm. No dobrze, tylko może że Może to wystarczy. No nie, żeby dlatego że w poprzednich dwóch kadencjach, w poprzednich dwóch elekcjach, kiedy była kampania wyborcza, o coś szło i był jakiś przekaz. O co szło cztery za temu? Cztery lata, tego cztery lata temu szło między innymi o to PiSowi, że zrobili pewne kroki w reformowaniu kraju, w zmianie struktury kraju i kontynuacja. I była na tyle górka taka wznosząca, że to faktycznie wtedy wystarczyło. Dzisiaj to nie wystarczy. To, co jest przygnębiające i to mnie osobiście naprawdę martwi. To są badania, które pokazują, jak ciężko żyje się w naszym kraju. Różnym grupom wyborców. Za chwilę o tym, ale ja by na moment pozwolę sobie perwersyjnie być symetrystą i powiedzieć: No dobra, że PiS krzyczy, że Tusk wrócił, że bez sensu, i że do bani z tym Tuskiem, a co innego niż Arebur, to samo Okaczyński ma do powiedzenia o Nie. Opozycja. Czy, czy jesteś niewiarygodny jako symetrysta? No, troszeczkę mało. Na szczęście. Właśnie widziałam zapowiedź i już czekam na książkę kolegów, redaktora o symetrystach, jako tym zł, złym, który, który czyha. Ale wracając do pytania, jest pewna różnica, dlatego że Donald Tusk stał się spersonalizowanym wrogiem dla rządzących i oni nawet nie mówią Platforma Obywatelska, Koalicja, Opozycja. Nie, Tusk. jest Tusk. Tak, Tusk bez imienia. Tusk albo ryży, albo ryży. Albo hertusk, jak napisał dzisiaj w związku, z tym, w związku z tym cała ta kampania jest skierowana na jednego człowieka i przeciwko jednemu człowiekowi, dlatego tak uderzające są te, te billboardy. Z drugiej strony mamy nie tylko pewnego wroga, przeciwnika politycznego, jakim jest Jarosław Kaczyński, tylko tutaj jest sformułowane, co Cała ekipa, co cała formacja, jak zmiany, które wprowadza, są niezgodne z zasadami demokracji, z zasadami przyjętymi w Unii Europejskiej, z zasadami przyjętej przez nas Polaków konstytucji. I e, to jest My jednak na, na inna. To, jak był symetryczny, to powiedział droga pani doktor, ludzi guzik obchodzi konstytucję. E, jeżeli zwraca się Pan do mnie e, tytułem naukowym, to odpowiem tytułem naukowym. Proszę. To jest Pana spostrzeżenie, Panie magistrze. Panie magistrze. A badania pokazują co innego. Tak? Właśnie badania pokazują, że wcale nie jest tak, że nie interesuje nas Konstytucja. My możemy nie nazwać tego, że. Konstytucja z 2 kwietnia 1997 ale bez roku, ale bezprawie, ale ograniczanie wolności, ale ograniczanie wyboru, ale inwigilacja, ale brak poczucia bezpieczeństwa, takiego mówię w tej chwili prawnego, to nas interesuje. A czy, jest tego to państwo, czy jest to państwo Nie demokratyczne? Nie pozwoliłem dokończyć tego. No niemożliwe, to raz jakaś zdarzy, nowość. Raz się zdarza. Raz się zdarzyło, nie, nie, nie dokończyła Pani tego wątku o ubo, ubożających Polakach i o trudnym życiu. Trudne życie ono nie jest tylko, znaczy tak, badania wyraźnie w naszym raporcie pokazują, że to, co nas dotyka codziennie bezpośrednio, to jest oczywiście drożyzna. I y, można zaklinać rzeczywistość, że spada inflacja. Ona spada, ale to nie znaczy, że my w A portfelu… Ceny niestety nie. Ale ceny nie i my w portfelu nie odczuwamy więcej. I y, po pierwsze to jest drożyzna, po drugie to są coraz trudniejsze warunki życia. Jeżeli patrzymy, co przez ostatnich 8 lat Polki i Polacy stało się z klasą średnią, jaka nastąpiła tutaj pauperyzacja, mimo degradacja, że… degradacja, ale świadoma chyba, nie? Tak ja, myślę, ja, ja, ja myślę, że nie do końca e, świadoma degradacja. To raczej był taka, wydaje mi się jednak, że to była próba podniesienia do, do tej klasy średniej. Jeżeli patrzymy, co się stało z klasą, której, którą też dawny ustrój wprowadził, czyli inteligencją, na przykład nauczyciele, no to widzimy w jakiej zapaści jako państwo jesteśmy. I tych przykładów poszczególnych grup, które zostały dotknięte rządami Prawa i Sprawiedliwości czy Zjednoczonej Prawicy jest bardzo dużo. I teraz w zależności od tego, znowu od płci, od wieku, od miejsca zamieszkania, Różne te bolączki y, mamy. Ale no właśnie Reagan, wie pani, wie pani, w 80. roku w debacie prezydenckiej, w 80. roku y, nie było nas na świecie, pani doktor nie była, ja już byłem niestety, powiedział, zapy, zapytał wyborców, Amerykanów, oglądających, czy jest Wam lepiej niż 4 lata temu? Ponieważ był kryzys, kryzys gospodarczy, większość od, odpowiadała, nie, jest gorzej, to chwilę potem wygrał wybory. Ale pytanie, czy nie jest tak, że dzisiaj połowa Polaków dalej by odpowiedziała: tak, nie, jestem lepiej. E, oczywiście. Połowa by nam odpowiedziała, e, że, że jest gorzej, a połowa, że może lepiej. Badania, badania, w których zadawane jest pytanie, jak tobie się żyje. Większość z nas odpowiada, że lepiej, a nie gorzej. Jak oceniasz swoją własną sytuację? I teraz, jeżeli zejdziemy jeszcze do głębszych badań, do większych segmentów, czyli do elektoratów poszczególnych partii politycznych, no to znowu, jeżeli będziemy analizować segment Prawa i Sprawiedliwości, gdzie ten elektorat najstarszy jest największą częścią elektoratu, to tam padnie, żyje mi się lepiej, tak? A przynajmniej nie się gorzej. w dwóch Ale... miesiącach jeszcze lepiej, nie? Albo będzie mi się żyło lepiej, bo dostaję, dostaję dodatkowe pieniądze, tak, tylko po pierwsze to nie jest dodatkowa emerytura, tylko to jest pewien rodzaj zasiłku albo przekupstwa politycznego, a po drugie jeżeli sprawdzamy... nam przeszkadza myśli pani? Nie, ludziom, w większości kasi, z nas kasi. to nie przeszkadza i to jest absolutnie naturalne, oczywiste zachowanie. Natomiast też jeżeli patrzymy na co cię stać, za 100 zł dzisiaj, a 100 zł rok temu, czy dwa lata temu, to dla mnie te dane są danymi przerażającymi. I do, do czego zmierzam? Że możemy tak jak sondaż wyborczy łapać tę chwilę możemy zrobić zdjęcie. Tylko to. O czym powinniśmy rozmawiać, czyli co będzie po 15 października? Jeżeli słyszymy wczoraj, jakie są zapowiedzi dotyczące budżetu na przyszły rok i deficytu budżetowego, jeżeli słyszymy, że zamrożenie VAT-u jest do końca roku na żywność, a potem To może nie brać się w władzy, pani doktor? Nie, nie ma takiej opcji. Po pierwsze, władze nie biorą tylko A przegrani, B, władze nie biorą tchórze. Jak się bijesz, to się bijesz zawsze o wszystko i bierzesz się o pierwsze miejsce, bo w tym wyścigu ta ładna jest. jest dosyć naj, krótka. Nawet jeśli najważniejszy jest trzecie. Tak? E, teoretycznie tak, najważniejsze jest pierwsze miejsce. E, w, w, I jestem głęboko o tym przekonana, tutaj też pewne taktyki y, gry politycznej i, i wyborczej na to wskazują, ale jeszcze jedna rzecz, jeżeli Prawdą byłoby to, co Pan powiedział, a może lepiej nie brać tej władzy, to wszyscy możemy iść do domu. To jeżeli lepiej nie brać tej władzy, no to 40 lat polskiej Rzeczpospolitej, Ludowej wiemy, co zrobiło, tak? W związku z tym, oczywiście, nie mówimy o takich rozwiązaniach, bo, bo nie kolejna kadencja zjednoczonej prawicy. To jest tak, jak kolejna kadencja Orbana, czyli właściwie nie mamy do czego. Yy, czyli realizują wracać. Yy, wtedy yy, program pana Kolonowicza, tak? Że nie, nie ma nic ni i, i nie będzie niczego. Więc to jest te yy, zmiany, które są zapowiadane przez Prawo i Sprawiedliwość, jak yy, ostatnio dotyczące sądów, to, co mówił Jarosław Kaczyński, no, yy, pokazuje, że ten światopogląd prawa i sprawiedliwości tutaj w żaden sposób nie ewoluuje w dobrą stronę, tylko, tylko wręcz przeciwnie. Tak? Oczywiście możemy powiedzieć: No tak, są nowoczesne wyzwania, nowoczesne trendy my idę różnego oświecenia i różnej fazy oświecenia, ale Wydaje mi się, że jednak pewne absolutnie takie fundamentalne kwestie są niewzruszalne i albo one nas trzymają w świecie tej cywilizacji zachodnioeuropejskiej, albo nas z niej wypychają. To prawda. Tutaj możemy dyskutować. A tym ludzie są przerażenie, czy, czy, czy bolesna, zimna świadomość tego jest powszechna? Nie wiem, czy, nie wiem, czy jest powszechna, ale jest ta świadomość, jest świadomość wypychania nas z Unii Europejskiej i jest świadomość ograniczania naszych praw obywatelskich. I nawet jeżeli na co dzień się nad tym nie zastanawiamy, czy nawet jeżeli na co dzień tego tak nie odczuwamy, to niestety ta uciążliwość życia u nas staje się dość powszechna. I teraz. E, Jesteśmy niestety społeczeństwem mało czytającym. Jakie to, ma, jakie to ma znaczenie? Jeżeli jesteśmy społeczeństwem mało czytającym, to jesteśmy społeczeństwem mało łączącym różne kropki, fakty i takie pozwalające... Ale po sobie. to jest ten kanał, żebyśmy żeby mogli... No więc no właśnie, video. o co mi chodzi? Jeżeli patrzymy na wzrost ubóstwa dzieci, jeżeli patrzymy na spadek inwestycji, na spadek aktywności młodych ludzi, to są... Bardzo niebezpieczne dane. Czy jako państwo, kraj naród, i naród idziemy w dramatycznie złym kierunku? Yy, tak. Niestety to są bardzo duże słowa. Tak, idziemy w dramatycznie złym kierunku. Na poparcie moich słów, że to nie jest tylko yy, moja jakaś taka wizja, to jest to, co powiedział Kaczyński, że jesteśmy państwem prowincjonalnym. Co to znaczy państwo prowincjonalne? To znaczy państwo, w którym mamy. Montownie e, podwozi, a nie wymyślamy te podwozia. Na przykład absurdalnie. Co jest prawdą trochę. Co jest? No nie trochę. No nie, nie, nie trochę. Proszę mi podać dziesięć. 10... Przyznajmy rację prezesowi, to gdzie jest problem? Problem jest w tym, że trzeba pomyśleć, jak inaczej zadam pytanie. Problem jest w tym, jeżeli ministrem edukacji i szkolnictwa wyższego jest minister czarny. Nie lubi pani swojego ministra? Tak, publicznie mogę powiedzieć, nie lubię swojego ministra. Jest mi wstyd, że jest moim ministrem. Tak, za jego decyzje, za jego słowa, za jego stosunek do nauczycieli, za jego stosunek do nauki, za jego stosunek do obywatelek i obywateli czy do dzieci czy do młodzieży. Tak, jest mi wstyd. To jest po pierwsze, po drugie, jakie są nakłady na szkolnictwo, a jakie są nakłady na przykład na armię. On ostatnio powiedział, że A jak nakłady to... rosną i pensje rosną. I jest tak, profesji. 12% nauczyciela. Dzisiaj nauczyciel zarabia brutto 3600, chyba o ile mnie pamięć nie mieli 3000 z kawałkiem. Na profesor zwyczajny ma pensję niewiele. Wyższą niż średnia krajowa. A o Potem, jakim a potem się dziwi, pani dziwi, że ludzie nie czytają. To się nie opłaca. Ale czy ja się dziwię? Ja ubolewam, a nie się dziwię. Mhm. Ja ciężko tak. pracuję na tym, żeby ludzie czytali i na przykład pracuję ze studentami nad tym. Tak? Więc wracam do, do meritum. Kraj, w którym ciężko się żyje. Ciężko się żyje młodym kobietom, ciężko się żyje młodym mężczyznom. Ciężko się żyje klasie średniej, ciężko się żyje średniakom tacy Czyli jak my. Poza oligarchią pisarską dzieje się, ciężko żyje się hmm, wszystkim. Hmm, aż tak bym ich nie określiła, dlatego że sama oligarchia zawsze jest, była i będzie. I nie łudźmy się, że jest inaczej. I jest to za wąska grupa, żeby na jej podstawie wyznaczać cokolwiek. Tak? Na przykład jest takie pytanie w naszym badaniu o pracę i trudno jest znaleźć pracę, dobrą pracę bez znajomości. No to gdzie my jesteśmy i, i do czego znowu doszliśmy, tak? Czyli list wujku szukam pracy jest niestety znowu pewnym takim powszechnym, tak? Proszę zwrócić uwagę, ale to wszystko dzieje się w państwie. W którym jest. Na nie szczęście nie, nie, nie każde wujek ma na imię Joachim. To na szczęście. Byłoby łatwiej w, w Polsce. Nie? nie, na szczęście, Gdy bo wtedy. swojego Joachima. Na szczęście nie każdy jest i, i nie musimy mieć. Ale teraz tak, żyjemy w państwie, gdzie przepisy zmieniają się w nocy i zaczynają obowiązywać, gdzie są niejasne te przepisy, gdzie mamy absolutny absolutny wysyp legislacyjny i prawo goni prawo i nic z tego prawa nie wynika. Gdzie masz utrudniony dostęp do niezawisłych i niezależnych sądów. Masz niestabilność prawną, tak? Jeżeli jest niestabilność, to ona dotyczy mnie, obywatelki, pana, obywatela, ale również inwestorów, przedsiębiorców itd. Dwa, jest Chyba zgubiłam wątek, idąc za daleko, w przedstawicieli przedstawicielki. To ja, to ja wyciągnę m. z tego, co pani mówi, wynika, że który, obywatel, który łączy kropki i poważnie myśli o państwie, musi iść na wybory i wygłosować tą, tą władzę. To jest kwestia Ale... przeżycia, przeżycia i zdrowego rozsądku. To, co mnie martwi, to y, część z nas, która łączy kropki. I nie widzi nadziei na zmianę i rezygnuje z partycypacji. Rezygnuje ze swojego przywileju i obowiązku obywatelskiego. Bo ci, którzy rezygnują, to duża część? ona jest szacowana na około 12-14. Czyli trzecia partia w Polsce nazywa się Mam to w dupie? Przepraszam? Nie, to jest bardzo nieładna nazwa. Bardzo. I to nie ma. Ale to była. niekoniecznie tak. Akademicka nazwa byłaby niegłosujący, tak? Albo niezdecydowani, bo to nie jest tak, że nie idę na wybory, bo mnie to nie interesuje. To jest część. Nie idę na wybory, bo nie widzę perspektyw. Nie idę na wybory, bo nie wiem, na kogo i jak mogę głosować. Nie idę na wybory i to jest niebezpieczna część, bo jeżeli mogę na kogoś liczyć, to tylko i wyłącznie na siebie. A czy politycy opozycji są w stanie kampanię, Polskę, teraźniejszość i przyszłość namalować się na tyle ciekawie, interesująco, prawdziwie i sugestywnie, żeby ponieść tę kampanię? Powiem tak. Politycy... Bo, bo w ostatnich dniach, jak się zajmują głównie Giertychem, to mam wrażenie, że jest jakaś dysfunkcja intelektualna. E, powiem tak. Politycy w Polsce są tacy jak my. Czyli jacy obywatele, tacy politycy. Więc, czy nie wymaga Pan od nich za wiele? E, ja w, kiedyś teraz, słyszałem, że, że politycy powinni być narodową elitą, a nie koniecznie... Ale są, są tak? i się nastawiają i się biją na ringu tak naprawdę codziennie. Patrząc patrząc kolejne, kolejne badania i kolejne sondaże, jakie jest zaufanie do polityków w Polsce, jak oni są opłacani, czy jakikolwiek pracodawca przez całe Pana życie, gdy był Pan pracownikiem. Oni o wiele lepiej oceniani są niż dziennikarze. Zaraz. Czy jakikolwiek pracodawca powiedział na zebraniu, a od jutra macie wszyscy obniżone pensje, albo macie zamrożone, albo wam się nie należy? Czy którykolwiek to zrobił? Albo powiedział, macie się zachować tak albo tak. Albo dostaniecie nagrodę w postaci miejsca na liście, albo nie dostaniecie. Więc wie Pan, to są, to są oczywiście naczynia połączone. A teraz wracając do kroku jakby następnego. Czy są w stanie namalować obraz? Ja mam takie poczucie, że ja się nie zgadzam z Tuskiem, że jak masz wizję, to idź do lekarza. Stare jego hasło. Myślę, że on się nawet już z tym nie zgadza. A myślę, że to, czego nam brakuje jako... Mieszkańcom naszego kraju, to jest właśnie tej wizji, tak? To jest te, to namalowanie tego obrazu, gdzie chcemy być za lat 10, 20, 30. Znaczy, 50. Napisałem, przepraszam, zacytowanie siebie taki tekst półtora roku temu, że tu, Tusk musi A stworzyć, stać się przywódcą narodowym, B. Opowiedzieć tą Polskę i tak, tak. Wydaje mi się, że w tym pierwszym departamencie zrobił prawie 10 parę procent tego, co miał zrobić, a w drugim powiedziałbym max 60. Nawet nie wiem, czy 60, nawet nie wiem, czy, yy, czy, 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 czy nie mniej. Tylko tu jest bardzo cienka granica. To nie może być opowieść o niczym, tak? To nie może być opowieść tylko o, o marzeniu, tylko to marzenie musi być

Myślę, że Proposition to takie twarde, prawda? bardzo bardzo konkretne i to jest tworzone, to jest tworzone przez wszystkie partie, no akurat mówimy o opozycji. A Tusk ma coś takiego, w, 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 ostatnio chodzi w odwiniętych rękawach, a, cały myśli, czas. a myśli Pani, że ma coś w rękawie, jakieś jeszcze karty? Jest które... bardzo sprawnym i sprytnym politykiem. 15 sierpnia, czyli dzień, na który szykował się prezydent z ogłoszeniem wyborów, tak się wcześniej mówiło, to nastąpiło wcześniej. Ministerstwo Obrony, prezes, premier, wszyscy się na to szykowali. Dzień, po prostu w którym można się pochwalić, pokazać sprawczość i Pokazać też to, co jest bardzo ważne dla nas, czyli poczucie bezpieczeństwa, w tym wypadku bezpieczeństwa ja wewnętrznego. że suwerenowi Defilada się bardzo podoba? Oczywiście, że tak. Nie, y, 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 słyszę lekką kpinę w pana Nie. głosie. Ja bym powiedziała: chcemy mieć poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli ktoś lubi militaria albo ma małe dzieci. To zapewne był, oglądał, podziwiał jest się czym pochwalić. Tak, czujemy w tym momencie dumę. Nie ma w tym absolutnie nic złego. Mówię o czym innym. 16 sierpnia Tusk pokazuje listy. Czy ktoś mówił 16 sierpnia o wydarzeniach z 15 albo o defiladzie? Nie, w ogóle przepaść. I czakiem przykrył te wszystkie to... wody, wody opancerzone. Może nie ja wszystkie, które, ale. Które 16 widziałem na drodze wracający z Warszawy do Rzysza? Do, e, e, dokładnie tak, tak, wydarzeniem tamtego tygodnia, de facto wydarzeniem politycznym był e, Kołodziejczak. Więc czy ma takie asy? Tak ma. Czy do końca został przedstawiony program Platformy? Nie, zostały po, postawione jakieś takie punkty, tak, może do łączenia kropet, a może do budowania tejże opowieści, tejże całości. Dopiero teraz, od wakacji, a, a tak to jest, naprawdę. Giertyk, to jest pomysł, czy to jest chwilowy grebs na dziś? To ja za chwilę do tego wrócę. Natomiast jeszcze o, o samej kampanii. Ta kampania, tak naprawdę. Na dobre zaczyna się od jutra, a de facto od poniedziałku. Tak ona trwa, ona jest bardzo intensywna, zwłaszcza jak widzimy, co robi prawo i sprawiedliwość przez pikniki, przez pieniądze, przez to wszystko, a teraz przez pokazywanie, jakie będą listy. Ale pewien spór programowy o tę wizję Polski, właśnie wchodzimy w tę fazę. I myślę, że tym asem takim poważnym będzie 1 października. I mówiąc szczerze, ja się nawet pogody nie boję, bo przypomnę, nie, dlatego że... A, a, a ludzi, którzy są, przepraszam, spłukani po wakacjach i po prostu perspektywa wydania, może parę złotych, może nawet więcej. Na to, żeby z żoną, z dziećmi pojechać do Warszawy. Powiem tak. Szczególnie jak pada albo będzie chłodno, nie jest aż tak ekscytujące jak 4 czerwca. Jeżeli ma pan zaplanowane, że jedzie pan do Warszawy, to będzie pan w tej Warszawie bez względu na to, czy będzie deszcz, czy nie będzie deszczu. To jest po pierwsze. Po drugie, czarne parasolki, protest czarnych parasolek. Wziął się z tego czarne parasolki, że lało niemiłosiernie pierwszego Ale października. I pani, kobiety są twardsze w tym. Kobiety. Polsce, w ty kraju już niż niż ogólna mm, średnia. Mm, kobiety generalnie są twarde i może to nie mąż z żoną i dziećmi zabierze na e, marsz, tylko żona albo kobieta zabierze e, swojego mężczyznę przyjaciela czy swoją e, przyjaciółkę czy partnerkę. A i do kobiet, ale czy do kobiety na 1. października nie trochę nie mitologizujemy? znaczenia tego jednego dnia? E, nie, dlatego że to są takie zrywy. Oczywiście to nie przesądza wyborów, oczywiście to nie wyznaczy jakiejś wielkiej drogi i tak dalej, ale to są takie chwile, zwłaszcza po 4 czerwca, gdzie potrzebujesz poczucia wspólnoty. E, cała nasza dyskusja jest chłodna, bym powiedziała. I ona nie jest pesymistyczna, ona jest chłodna. Teraz już tak? była racjonalna, profesjonalna Ona, jest, ra ona jest racjonalna. O co mi chodzi? Jesteśmy potwornie formie zmęczenia. A jeszcze wrócę emocje, to pani chce powiedzieć I na Chcę finiszu. powiedzieć, że to będzie ten moment emocji, a te emocje, emocjami się wygrywa, tak? Dlatego ja się bardzo boję tej kampanii, bo emocje będą rozgrywane po obu stronach. I y, tak samo koalicja, czy w ogóle opozycja gra na emocjach, jak i Prawo i Sprawiedliwość będzie grała na emocjach. I to nie będą tylko pozytywne emocje. A kto jest lepszy w emocje? A, do tej pory lepszy w emocje y, był PiS. Absolutnie, y, zdecydowanie. Ale do tej pory, to myślę tak do zeszłego roku, a może nawet do y, kampanii 2.20 prezydenckiej. Czyli myśli pani, że... że, myśli pani, że obstawianie Tuska jako czarnego charakteru, Belzebuła, Mefistofelesa. Ale nie musimy wymyślać jest, wszystkiego. Ja wiem, czy, czy jest strategicznym błędem z ich strony, czy? To zależy jaki będzie drugi krok w kampanii. Dlatego, że rozumiem, że to jest rozpisane na pewne takie etapy. I etap numer jeden, po to jest też referendum, podnosimy swój elektorat. A to oznacza, że mają takie odpływy w twardym elektoracie, że, robię pewne uproszczenie, że Kaczyński musi jechać do Kielc, żeby tam kandydować, przypilnować Kielc. żeby przypilnować Kielc, tak? Żeby zawalczyć o ten dziewiąty, o ten dziesiąty, może dziesiąty mandat, bo nawet w Kielcach może ten mandat być stracony. To jest, to jest ten etap. I jeżeli podniesiesz ten swój twardy elektorat, dość wąski, to kolejny krok, to jest, musisz pozyskać więcej. Samym twardym elektoratem nie wygrasz. Samym centrum nie wygrasz. A czym oni? Mogą musisz pozyskać iść, poza iść po gotówką? Krzydłach. Myślę, że straszeniem. I to jest też te pytania referendalne, które są pytaniami złymi, są pytaniami nieistotnymi. Co, co ci politycznie. Zabierze... Tusk i co, 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 nie, to co nie stracisz? jest takie pytanie. Czy stracisz bezpieczeństwo? Nie, to absolutnie nie jest takie pytanie. To jest pytanie, czy jesteś za likwidacją muru, czy nie, tak, a jeżeli to jest takie pytanie, to znaczy i referendum zawsze jest rozpisywane przez rządzących, to oznacza, że uwaga, rządzący, mają przygotowany projekt, znosimy. Provokacji znosimy mur na granicy i co jest, czy jesteście za tym, czy nie, no bo to oni mają być do tego przygotowani za takimi pytaniami. Toż Oczywiście, że e, tak. Zdejmiemy e, z mury i wszyscy, którzy tu przyjdą, No tak, tylko że nawet nie, e, tylko przyszedł. nie, e, tak, wystrzegałabym się no takiego mowa, nie, języka. Mowa zależna, wiadomo, że to wyczytamy. Wystrzegałabym się takiego języka i wystrzegałabym się właśnie języka nienawiści. Ta emocja jest nam niepotrzebna. Skurzenie, tak, ale nie nienawiść, a to jest, to, to, to jest tutaj e, różnica. I y, same te pytania referendalne pokazują, i, i to jest mój kolejny zarzut do PiSu, dlaczego źle się żyje w naszym państwie, bo traktują nas, obywateli, jak y, niepoważnie. Nie traktują nas jak ludzi rozumnych. Tak? Mało tego, chcą nam ograniczyć nasze podstawowe prawo polityczne do oddawania głosu w sposób tajny, tak, żebym nie była za to pociągana do odpowiedzialności i to jest nam odbierane. Przypomnę, że od 1918 roku mamy tajność głosowania. Tak? A czy powszechna jest świadomość tego, że sposób procedowania w sprawie referendum, procedowanie na poziomie samego głosowania pozbawia cię, szanowna pani, szanowny panie, nie wiem, nie wiem, co to znaczy, że jest powszechne, ale biorąc pod uwagę na przykład, ile pytań w tej sprawie dostajemy, ilu ekspertów się na ten temat wypowiada, jakie jest poruszenie w sieci, śmiem twierdzić, że przynajmniej w jakiejś części społeczeństwa budzi to daleko idący niepokój albo sprzeciw, bo i, i stąd też są pewne pomysły, w jaki sposób można z tego wyjść. Proszę spojrzeć dalej. Wypowiedź e, sędziego Hermelińskiego, sędziego naprawdę bardzo powściągliwego i jego oburzenie zaraz po e, ogłoszeniu, czy e, wypowiedź profesora ministra Czoputowicza? Podkreślam e, te, te stanowiska, tak? czy, czy te tytuły i profesor i minister do niedawna, minister. E, do niedawna w rządzie Zjednoczonej Prawicy. I on też podkreśla właśnie ważność tych przymiotników, jak zostaje to złamane. Więc traktowanie nas, obywateli, absolutnie przedmiotowo, a nie podmiotowo. I to, i to, i to w każdej dziedzinie. Czy to jest kwestia. Tylko, czy ludzie to widzą? A czy my jesteśmy ludzie? No my, dwa, my dwa widzimy. Ludzie to widzą. Ludzie tak. to widzą i ludzie odpowiadają ok. Nie przeszkadza mi to, bo w innych dziedzinach jest to wyrównane, albo każda władza ma swoje założenia i głosują zgodnie z własnymi preferencjami, albo ludzie popadają właśnie w apatię, w absencję i, i tak dalej. Zwróćmy uwagę, jaki jest znowu wzrost osób, które wyjechały za granicę na emigrację. To nie jest przypadek. Tak? To, to znowu nie patrzymy na takie. Pośrednie dane bym powiedziała. Patrzymy na duże liczby, a skupmy się na tych małych. W takim razie, co pokaże fotokomórka? Fotoko mówi pani, że, że sondaże pokazują dzisiejsze zdjęcie. A przed chwilą było mistrzostwa w lekkiej atlety. Na końcu dostajemy zdjęcie, które pokazuje, kto jest o 3 cm z przodu albo o 10 cm z tyłu. 3 cm to jest dużo, ale jak pokazały tam, jak pokazały tam setne sekundy, tak, nanosekundy, które różniły dziewczyny i jednak był awans Polki w, właśnie po, po, po takiej analizie. Co pokaże? Co? Tym razem tak, wygrała swoboda, a u nas? Yy, wygra wolność. Tak? Tak. 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 tak jest, mamy to absolutnie w zasięgu ręki. Yy, my, ludzie, którzy Uważają, że, że ich swobody, ich wolności, czy, czy właśnie poziom demokracji jest ograniczany. Mamy tego świadomość, jesteśmy zmobilizowani. To zależy od nas. Ponieważ optymizm, nadzieja, wiara jest towarem w Polsce historycznie zawsze najbardziej deficytowym, a w kluczowych momentach, tak jak dzisiaj, najbardziej potrzebnym to nie mogę pani nie podziękować za to przesłanie. Dziękuję. Serdecznie dziękuję za rozmowę dziękuję. pani doktor.